Niech Pan obdarzywa spokojem. Środa, ósmego tygodnia, okresu zwykłego. Chrystus w Ewangelii po raz kolejny zapowiada swoją mękę. Oto idziemy do Jerozolimy, a tam syn człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z niego szydzić, oplują go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach martwych stanie. To już po raz trzeci Chrystus zapowiada swoją mękę i bardzo ciekawe są reakcje apostołów na te zapowiedzi. Za pierwszym razem, kiedy Chrystus zapowiadał swoją mękę, to Piotr wziął go na bok tak dyskretnie i tak delikatnie, po to, żeby go lekko upomnieć i powiedzieć Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Brońcie Boże, w ogóle, żebyś tak mówił, żebyś tak myślał. To jest ta pierwsza reakcja na pierwszą zapowiedź mękim. Potem, za drugim razem, kiedy Chrystus zapowiadał swoją mękę, oni również nic nie zrozumieli, ale bali się pytać Jezusa. A co ciekawe, w drodze posprzeczali się między sobą, kto z nich jest największy. Chrystus mówił o największym uniżeniu, a oni zastanawiali się, kto z tego grona dwunastu jest największy. I teraz mamy tą trzecią zapowiedź i widzimy reakcję uczniów. W tym wypadku są to synowie Zebedeusza, czyli Jakub i Jan. I przychodzą z pewnym pragnieniem do Pana Jezusa. On pyta, co chcecie, żebym wam uczynił, i mówią: daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. On tu mówi o męce, o swoim doświadczeniu, oczywiście w perspektywie jest zmartwychwstanie, a oni ciągle o tej chwale, o tym splendorze. Moglibyśmy powiedzieć bardzo dobrze, podsumowuje to święty Piotr w swoim liście. Wiecie, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni. Ciekawe jest to stwierdzenie odziedziczone, odziedziczone po przodkach złe postępowanie, bo nie tak dawno święty Piotr pokazywał nam jeszcze zupełnie coś innego, pokazywał co nowego odziedziczyliśmy. Mówił, Jezus Chrystus zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego. Czyli pokazuje nam nowe dziedzictwo. Mamy dwa dziedzictwa. To, które jest po naszych przodkach, i to jest nasze złe postępowanie, to jest to szukanie ludzkiej chwały, szukanie ludzkiej wielkości. Ale dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, dzięki zesłaniu Ducha Świętego, no mamy nową nadzieję. Dziedzictwo niezniszczalne, niepokalane i niewiędnące, które jest zachowane dla nas w niebie. Dzisiaj jest pytanie. Czyim dziedzicami się czujemy? Czy ciągle ciąży w nas to, co stare, ten grzech pierworodny i to, co mamy od przodków? Czy idziemy za tym, co daje nam Jezus Chrystus, co wysłużył nam Jezus Chrystus? Bo święty Piotr mówi właśnie o tym, że zostaliśmy wykupieni nie czymś przemijającym srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. Właśnie ta zapowiedź męki Chrystusa jest po to, żebyśmy zostali wykupieni i żebyśmy odziedziczyli i nowe postępowanie i nową naturę, żebyśmy otrzymali świętość i w dalszej perspektywie niebo. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, mówi dalej Piotr, który wskrzesił go z martwych i udzielił mu chwały, tak, że wasza wiara i nadzieja skierowane są ku Bogu. Właśnie nasza nadzieja. Nasza wiara skierowana jest ku czemu, albo ku komu ku Bogu, jak mówi święty Piotr, czy właśnie przy tych różnych rzeczach, przy apostolskich tych wypowiedziach, widzimy, że oni są ukierunkowani ciągle na jakieś ziemskie królestwo, na jakieś ziemskie zaszczyty tutaj. Oczywiście oni się uczą i potem już będą wszystko wiedzieli. Trzeba powiedzieć, że choć niedoskonała ta prośba, Uczniów, ale to jest prośba każdego z nas, żebyśmy byli w niebie w Chryst z Chrystusem, żebyśmy byli razem z nim w chwale. Ale w tym momencie to jeszcze były złe intuicje i trochę złe pytanie, bo jak doskonale wiemy, nawet przed wniebowstąpieniem uczniowie pytali, kiedy przywróci królestwo Izraela. Ciągle nie rozumieli, czym jest Królestwo Boże, o którym mówił im Chrystus i które chce, żeby budowali tutaj. Potem święty Jakub i święty Jan doskonale zrozumieli i zrealizowali. Właśnie pili z tego kielicha, z którego pił Chrystus. Poprzez swoje życie i poprzez śmierć, bo jak mówi święty Paweł, i w życiu i w śmierci należymy do Pana. Jakub jest pierwszym męczennikiem, pierwszym z grona apostołów, który oddał życie za Chrystusa. Jan jest tym, który żył najdłużej, jako świadek, ten który opowiadał, który też tutaj cierpiał. Często mówimy, że Panu Bogu starość nie wyszła. Właśnie Jan tego doświadczał, że był w tej starości, opuszczony przez wszystkich, bo wszyscy poumierali, ale miał nadzieję i miał wiary, wcale nie utyskiwał i nie miał pretensji. Mówi, Panie Boże, sam zgodziłem się na to, żeby pić ten kielich. Dla jednego jest to, byśmy powiedzieli, męczeńska i przedwczesna śmierć. Dla innego jest to długie życie, ale każdy godzi się z tym, mając tą perspektywę życia wiecznego. Oni się zgodzili wtedy, trochę jeszcze nie wiedząc, co ich czeka, ale potem Duch Święty pomagał, aktualizował i dał im to wytrwanie. Niech to słowo dzisiaj pokazuje nam, co odziedziczyliśmy: że faktycznie są rzeczy, które ciągną nas w dół, ta stara natura to nasze złe postępowanie ale jednocześnie mamy dziedzictwo w niebie że. Jesteśmy prowadzeni i uświęcani przez Ducha Świętego, tego, który również prowadził Chrystusa, przeprowadził przez tą ziemię, że dobrze czynił, ale był też i umęczony, i ukrzyżowany, a potem z martwych stały. I to jest też również droga i dziedzictwo nasze. Pan z wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.